Witam Państwa w Centralnym Przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej. Witam na spotkaniu, które będzie dotyczyło postaci, książki Zdzisława Roraża i Romualda Spasowskiego. Autorem książki jest siedzący po mojej prawej ręce pan doktor habilitowany Patryk Pleskot. Ale przybyła do nas z samej Ameryki. Pani Ewa Ruraż, córka pana Zdzisława Ruraża, i jest z nami autor tłumaczenia, wyboru książki, która od jakiegoś czasu jest dostępna w Polsce i bardzo dobrze, że nareszcie. Zresztą cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród czytelników, bo sam to obserwuję we wszystkich mediach społecznościowych, że książka cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Spowiedź ambasadora, książka Romualda Spasowskiego w opracowaniu, redakcji, tłumaczeniu pana Mariusza Brymory, zresztą dyplomaty wieloletniego, pracującego w Stanach Zjednoczonych, we wszystkich placówkach amerykańskich, i w Waszyngtonie, i w Nowym Jorku, i w Los Angeles, także samorządowca, no i przede wszystkim autora tego opracowania. Panie Mariuszu, takie pytanie na początek. Zdjęcie na okładce z jakiego czasu jest? Dobry wieczór Państwu, dziękuję za zaproszenie. Zdjęcie pochodzi z 22 grudnia 1981 roku i jest bodaj najsłynniejszym zdjęciem z kolekcji Spasowskich, ponieważ to wtedy tego dnia na zaproszenie prezydenta Reagana ambasador Spasowski z żoną pojechali do Białego Domu w dwa dni po wygłoszeniu przez niego tego oficjalnego oświadczenia w Departamencie Stanu, i kiedy wychodzili z tego spotkania, ponieważ padał deszcz, prezydent postanowił ich osobiście odprowadzić do samochodu, biorąc parasol i trzymając go nad Wandą, a potem nad obydwojga państwem Spasowskich. Jak wieść niesie, nie zdarzyła się taka historia nigdy wcześniej, ani nigdy później, żeby prezydent kogoś odprowadzał do samochodu, niosąc nad nim parasol. Ktokolwiek by tym gościem w Białym Domu nie był. I tu jest jeszcze taka bardzo ważna uwaga. Sam prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan zwrócił się do Romualda Spasowskiego, że ukradł mu trzy noce na lekturę tej książki. Więc proszę konfrontować, z jaką szybkością Państwo czytacie. Ale mamy dzisiaj też szczególny dzień, 13 grudnia, czyli kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku. I to jest ten dzień, który przesądził w przypadku i pana Zdzisława Ruraża, i Romualda Spasowskiego o tym, że poprosili o azyl w Stanach Zjednoczonych. Co prawda w przypadku pana Zdzisława odbywało się to via Tokio. Pani Ewo, pani pamięta atmosferę zapewne tamtych dni. O, tak. Chciałabym powiedzieć niestety, bo w pewnym sensie no, to były raczej smutne dni, tak. Pamiętam właściwie niedowierzanie. No była oczywiście różnica czasu, bo w Tokio 13 grudnia dotarł wcześniej niż w Warszawie. Także u nas to już było popołudnie, o ile ja sobie dobrze przypominam. Pamiętam niedowierzanie ojca, że się stało to, co się stało. No i oczywiście wszystkie zaraz następujące po tym wypadki. Jego, no właściwie takie bardzo ciężkie zastanawianie się nad tym, co on ma teraz zrobić. Oczywiście zaraz pod ambasadą ukazały się demonstracje. To nie były jakieś duże, olbrzymie i agresywne demonstracje, no ale jednak były. Była zawsze przy tym obecna policja. I przyjmował wszelkiego rodzaju petycje. To było bardzo dużo na przykład związków zawodowych, japońskich związków zawodowych, które przychodziły demonstrować, i przyjmował od nich petycje, wychodził, rozmawiał z nimi i był właściwie załamany. To teraz kieruję moje pytanie do bohatera tego naszego dzisiejszego spotkania, który poświęcił czas
wnikliwość badawczą na napisanie tych dwóch tomów, bo to są dwa tomy. Proszę Państwa, 600 stron ma ten, drugi podobnie. Panie profesorze, moje takie pierwsze wrażenie, jak czytałem książkę, to jest taka książka, która zostawiam teraz na uboczu samych bohaterów pana pracy, ale pod względem pewnej rzetelności, wnikliwości, badania źródeł, książka, która powinna startować w jakimś konkursie. Znaczy w konkursie pracy nad źródłami. Nie, w konkursie pracy nad źródłami, ponieważ sam opis decyzji i momentu ucieczki czy rezygnacji z pełnienia funkcji ambasadorów i w przypadku pana Zdzisława Rurarza i Grymolda Spasowskiego, to jest 107 stron pierwszego tomu. Konfrontacja wszystkich źródeł, wypowiedzi, mało tego, materiałów newsowych w przypadku Spasowskiego. Także pan profesor się przyznaje, do których dokumentów dotarł, do których nie. Akurat w kontekście tego newsa pierwszej wypowiedzi po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, że się nie udało, ale profesor to zaznacza. Więc pod tym względem jest to książka niezwykła i książka, która no na pewno dla historyków, zwłaszcza tych, którzy są leniwi, to jest taki wyrzut sumienia. Ponieważ ja jestem pełen podziwu, że pan zapanował po prostu nad tą całą materią badawczą, źródłową. To jest w ogóle niezwykłe dla mnie, że pan był w stanie skonfrontować, wyłapać najmniejsze błędy, wypowiedzi, akta sprawy, akta śledztwa. Pełen szacunek. Ale rodzi się pytanie, dlaczego tym dwóm panom poświęcił pan uwagę? Chociaż znowu, jeśli mogę taką swoją ocenę na szybko sformułować, to uważam, że to jest jedna z najważniejszych książek, jakie powstały w Instytucie Pamięci Narodowej, z tego względu, że często pojawiają się sądy o czasach, epoce, ludziach, a tych biografii tak naprawdę nie znamy. I całe szczęście, że pan profesor poświęcił trud badawczy na przybliżenie tych dwóch osób. Ale dlaczego akurat tych dwóch osób? Dlaczego pan uważał, że warto o panu Rurarzu i panu Spasowskim opowiedzieć? No mówiąc najkrócej, bo oni uciekli, poprosili o ten azyl, a nie inni. I zaciekawiło mnie, dlaczego. Dlaczego tak się stało. Na początku chciałem też bardzo podziękować panu Mariuszowi i pani Ewie za obecność. To dla mnie zaszczyt. Dziękuję państwu za to, że zgodzili się państwo poświęcić swój czas i przyjść tutaj z nami rozmawiać. Przy czym też tak, pewna uwaga, powiedzmy metodologiczna, że taka wytłumaczeniowa, jeśli tak mogę powiedzieć. Te książki rzeczywiście są długie, znaczy obie składają się na opasłą narrację, ale to nie jest tak, że zrobiłem to, co często historycy robią i to jest błędem metodologicznym. Znaczy każde źródło, które znajdą, muszą koniecznie opisać. Nie, wbrew pozorom, może to nie wygląda, ale jednak tu została wykonana bardzo mocna praca też no, odsiewcza, że tak powiem, no, syntetyzująca mimo wszystko, bo tych materiałów jest po prostu niezwykle dużo. To są dziesiątki metrów bieżących akt. To jest spokojnie, można tak to określić. Gdybym wiedział, że to tyle będzie, to może bym się dwa razy zastanowił, czy do tej rzeki warto wejść. Ale teraz nie żałuję, bo po prostu te życiorysy okazały się niezwykle bogate, niezwykle urozmaicone, niezwykle wieloaspektowe, ale też po prostu ciekawe. No, gdyby mnie to nie ciekawiło, ta historia, to bym po prostu nie wytrwał te trzy lata i nie poświęcił tego czasu zawodowego na próbę, która jest naprawdę taką misją niemożliwą, wniknięcia w mentalność czy w takie stuprocentowe odtworzenie no, procesu myślowego, który doprowadził do tak dramatycznej i a przynajmniej przełomowej decyzji, jaką jest prośba o azyl, no, ucieczka, jakkolwiek byśmy to nie nazwali. Myślę, że jakbyśmy sami siebie zaczęli tak interpretować, to byśmy do wszystkich nie odkryli może aspektów własnych motywacji, co dopiero osób, które są no, zewnętrzne, że tak powiem, jeszcze no, obce w stosunku do mnie. Chociaż z drugiej strony może ta z kolei nieznajomość no, ma swoje plusy i minusy. Może pozwala mi dostrzec pewne rzeczy, których na przykład rodzina no, może nie może tak łatwo. A z drugiej strony na pewno pani Ewie Rurarz też łatwiej zobaczyć, że może coś, jakieś ustalenia, które
poczyniłem, niekoniecznie odpowiadają tego, jak ona to widziała. Tak więc to chcę zwrócić uwagę na te takie kwestie metodologiczne, ale no właśnie odpowiadając krótko na pana redaktora pytanie, po prostu ciekawość. Taki był punkt wyjścia. Nie zamierzałem pisać dwóch biografii, no ostatecznie na tym się tak naprawdę sprowadziło. Do tego się sprowadziło, chociaż obie postacie jeszcze można spokojnie jeden tom taki o każdej z nich napisać. To naprawdę jest mimo wszystko selekcja i pewna synteza. Chociaż mówię, może na pierwszy rzut oka to tak nie wygląda. Ale pytanie wyjściowe dla mnie było dlaczego? Po prostu dlaczego? Zaciekawiło mnie to. I z takiej czysto ludzkiej, ale też badawczej ciekawości starałem się na to pytanie odpowiedzieć. No i wyszły z tego dwa tomy. Przy czym tak, jak Państwo widzą po tytule, to są no, biografie powiedzmy krzyżowe, równoległe. To nie jest tak, że jeden tom jest poświęcony Rurażowi, drugi Spasowskiemu. Nie, te postacie w obu tomach się przeplatają. Ten podział jest tak naprawdę techniczny, chronologiczny, no bo jednak jedna wielka książka była zupełnie już nie do uniesienia nawet, tak więc została podzielona na dwie części. Tą cezurą jest ucieczka. Powiedzmy, że pierwszy tom dochodzi od urodzin obu bohaterów, narodzin do momentu ucieczki, chociaż zaczyna się samą ucieczką. No stwierdziłem, że takie hitchcockowskie trzęsienie ziemi będzie po prostu dobrym zabiegiem narracyjnym. Drugi tom skupia się ogólnie, czy w największej wierze, na tym, co się dzieje po ucieczce, a także no, na też wielu stronach próbuje podsumować te wszystkie wątki, które zarysowałem wcześniej. Tak więc są to biografie krzyżowe, podzielone na dwa tomy, ale w obu tomach te postacie staram się no, w miarę możliwości nakładać na siebie, dostrzegać podobieństwa, dostrzegać różnice i ostatecznie spróbować odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że właśnie ci dwaj w tym przeciągu czterech dni, no pomijając różnice czasowe, zdecydowali się na podobny, bardzo no, przejmujący w sumie krok, jakim była prośba o azyl. To pan profesor na wstępie wytłumaczył się z książki, dlaczego, bo to jest zresztą frapujące, dlaczego ktoś się pochyla nad czyjąś biografią i poświęca tyle czasu. Ja w ogóle miałem takie podejrzenie, jak pierwszy raz książkę zacząłem czytać, przeglądać, chociaż trochę tam wcześniej z panem profesorem już o tym rozmawiałem, że pan profesor się po prostu wstrzelił w koniunkturę. W koniunkturę, która rodzi się od jakiegoś czasu, kiedy zrobiła się mniej stabilna sytuacja w Europie, na pewno moda na stosunki międzynarodowe. To znaczy na rzeczywiście przyglądaniu się tej całej sferze, która dotyczy kwestii dyplomacji, prowadzenia polityki z pozycji placówki, tego całego obiegu informacji, która się dokonuje pomiędzy centralą a placówką, ale okazało się, że nie. Już tutaj pan profesor zresztą też powiedział, że od 3 lat pracuje nad książką, ale miałem wrażenie, że luty 2022 roku pana profesora przymusił, no ale zbyt duża książka, żeby w rok napisać, więc to już wiemy. W lutym 2022 byłem już po kwerendzie w Hooverze, tak więc prace były już mocno zaawansowane, tak więc nie wiem, czy się wstrzeliłem, czy nie, ale nie taki był plan. Dobrze, a skoro już pan profesor jest przy głosie, to jeszcze kwestia pana oceny, bo pan rzeczywiście bardzo dokładnie, co do minuty, w przypadku Spasowskiego nawet wyłapuje pan wszystkie sprzeczności w późniejszych zeznaniach w toczącym się śledztwie przeciwko Romualdowi Spasowskiemu. Jak pan sobie tłumaczy decyzję obu panów, że ten 13 grudzień był dla nich przełomowy? Wszak przecież byli ludźmi systemu. Zżyci z tym systemem. No byli od czasu wojny do 1981 roku, trochę czasu upłynęło i tym bardziej jest ciekawe, skąd ta decyzja w tym momencie. No i tutaj no, siłą rzeczy nasuwa nam się przełomowe zdarzenie, jakim jest 13 grudnia 1981 roku, czy tą rocznicę, te wydarzenia, którą obchodzimy. I bez 13 grudnia no, pewnie by tych ucieczek nie było, chociaż już tutaj sam to mówiąc postawił pewne ale moim zdaniem w przypadku Zdzisława Ruraża rzeczywiście tak. Bez 13 grudnia ucieczki mogłoby nie być. Sprawa jest chyba, tak, to jest oczywiście moja interpretacja, z którą niekoniecznie pan Mariusz Brymora musi się zgodzić, ale wydaje mi się, że bardzo dużo już kroków w kierunku ucieczki zostało poczynionych przed 13 grudnia w przypadku Romualda Spasowskiego. Zobaczmy też różnicę pomiędzy no, punktami w biografii między tymi obu mężczyznami no, i ich rodzinami. Ja cały czas podkreślam, staram się to w książce podkreślać, że to nie jest ucieczka Spasowskiego i Ruraża, tylko jest ucieczka Spasowskich i Rurażów, prawda? No bo nie uciekają sami. Decydują się na ten dramatyczny krok wraz z najbliższymi.
z najbliższą rodziną. Natomiast w momencie, w którym następuje 13 grudnia, Romuald Spasowski od co najmniej kilku, jeżeli nie kilkunastu tygodni wie, że zostanie odwołany z placówki amerykańskiej. I nie jest to żadna kara czy szykana, tylko po prostu no, po tych czterech, powiedzmy, latach, to się piąty zaczyna formalnie, no ta kadencja musi się wcześniej skończyć. On starał się przedłużyć tę... No, konflikty to są zawsze i wszędzie. To akurat jeszcze nie jest rzecz decydująca może. W każdym razie no to odwołanie, ja bym go niekoniecznie jakby łączył z jakimś wyjątkowym konfliktem. No to 82 rok byłby już rzeczywiście tym piątym rokiem. I to odwołanie, zwłaszcza w stosunku do dyplomaty, który już szykuje się na emeryturę, nie było moim zdaniem niczym niezwykłym. No i 13 grudnia nagle się okazuje, że on ma wrócić do tej rzeczywistości stanu wojennego, co oznacza przede wszystkim rozłąkę z córką i zięciem, którzy są w Stanach, którzy mają stypendium, którzy nie zamierzają wracać, a wiemy, że loty są wstrzymane. Tak więc to jest bardzo mocna motywacja. Nie odważyłbym się na stwierdzenie, że bez stanu wojennego też by zostali. To może byłoby zbyt daleko idące przypuszczenie, ale tutaj, że tak powiem, ta beczka z prochem była już całkiem pokaźna i ten ląd był wrzucony do już rzeczywiście pokaźnego zbiornika motywacji, które zaktywizowały się po 13 grudnia. Natomiast jeśli mogę w obecności właśnie córki pozwolić sobie tutaj na psychologizowanie i odtwarzanie motywacji, uważam, że w przypadku Zdzisława Ruraża był to bardziej impuls. To tak charakterologicznie mi tak pasuje. Tutaj ten 13 grudnia, a zwłaszcza później jeszcze też 16, kiedy mamy wujka, kopalnię wujek, kiedy się okazuje, że nie jest to bezkrwawy zamach stanu, tylko mamy po prostu ofiary. Tutaj był bardziej impuls, ale impuls, który też miał pewne podłoże, no taki impuls może się realizować w pewnej przestrzeni bardziej korzystnej dla tego impulsu albo niekorzystnej. I pewnie gdyby pani Ewa Ruraż nie była w Tokio razem z rodzicami, może ta decyzja byłaby trudniejsza do podjęcia. Tak więc też możemy tutaj widzieć wiele przypadków, ale moim zdaniem jednak ten stan wojenny był, jeżeli tak można powiedzieć, bardziej decydujący czy bardziej przełomowy, chociaż no, to są naprawdę niuanse. W przypadku Zdzisława Ruraża niż w przypadku Romualda Spasowskiego, ale w obu tych przypadkach bez stanu wojennego najprawdopodobniej do tych ucieczek by po prostu nie doszło. Takie bym ze znakiem zapytania niewielkim tutaj Państwu rzucił hasło, rzucił interpretację, oczekując też na reakcję naszych gości. Oczywiście. Panie Wod, dwie takie kwestie. Jedna natury jeszcze takiej, można powiedzieć, technicznej. Czy to, jak to się odbywało? Czy po prostu rodzice, nie wiem, tata, mama, ktoś wszedł do pani i powiedział: Ewa, pakuj się, zostajemy, czy tam przemieszczamy się. To jest pierwsza kwestia. A druga, dlaczego nie udało się ojcu wydać wspomnień, chociaż pan profesor na kartach tej książki przywołuje, że takie powstały. Takich naprawdę pamiętników, wspomnień to ojciec nie chciał pisać. Uważał, że i tak mu nikt nie uwierzy. Tak powiedział. A kto mi uwierzy? I tak mi nikt nie uwierzy. I raczej wolał patrzeć przed siebie niż za siebie. Uważał, że to, co się stało, to się stało, że przeszłość to jest przeszłość i on tak naprawdę do tej przeszłości nie bardzo chciał powracać. No, to znaczy powracał, no, w pewnym sensie musiał powracać, bo ta przeszłość go ukształtowała, ale to nie, powiedzmy, jako osobowość to nie był ktoś, kto się kochał grzebać w jakiejś przeszłości, doszukiwać się jakichś powodów i tak dalej. To był raczej, powiedziałabym, pod wieloma względami człowiek akcji, więc wolał przed siebie coś robić, patrzeć. Jeżeli chodzi o samą ucieczkę, to nie była taka, powiedzmy, natychmiastowa decyzja właśnie w sensie, słuchajcie, to się pakujemy i zwiewamy, bo myśmy byli w dosyć trudnej sytuacji. Ja wiem, że dla wielu ludzi to jest bardzo trudno w to uwierzyć, ale mieliśmy psa, który bardzo ciężko chorował i który był właściwie umierający. I nie chcieliśmy go zostawić. No jak mogliśmy go zostawić? To był nasz... Profesor o tym też przypomina w książce. Tak, jak najbardziej. I ja wiem, że dla wielu ludzi to brzmi absolutnie
jak z innego świata. No może to jest z innego świata, ale dla nas no to był nasz świat. On wszędzie z nami podróżował, on z nami w Szwajcarii był, on z nami w Polsce był, on z nami był w Tokio. I po prostu nie można go było tak zostawić, więc czekaliśmy na jakieś rozwiązanie tej jego sytuacji. A poza tym no, sama kwestia, powiedzmy, rzeczywiście już niezależnie od tego problemu, sama kwestia dla nas wyjścia z naszej rezydencji była o tyle skomplikowana, że rezydencja należała właściwie do budynków ambasady, czyli były biura, mieszkania niektórych pracowników ambasady i nasza rezydencja, to był wszystko jeden i ten sam budynek. Czyli dla nas takie wyjście, już pomijam fakt, że była ciągle policja przed ambasadą, były ciągle demonstracje przed ambasadą. To jeszcze czujne oko dwóch oficerów służb cywilnych i wojskowych. No, pominąwszy tak. Nawet powiedziałabym cztery czujne oczy, prawda? Także to były pewne po prostu utrudnienia logistyczne, o, ujmijmy to w ten sposób. Ale nie było tak, że myśmy się pakowali. Nie mogliśmy się pakować, dlatego że do naszej rezydencji w każdej chwili mógł wejść któryś z rezydentów, powiedzmy MSW czy Z2. Bo wejście... A pani w jakim momencie, znaczy w jaki sposób w ogóle dowiedziała się o tej decyzji? Bo na pewno przyszedł taki moment, że rodzice powiedzieli, jedziemy. No, musimy się stąd oddalić. Tak, to w pewnym sensie było, no szczególnie. Było takie przyjęcie w ambasadzie. W ambasadzie miało być przyjęcie pożegnalne dla ambasadora sowieckiego Poliańskiego. Ponieważ został wprowadzony stan wojenny w Polsce, ojciec to przyjęcie odwołał. Ale przygotowana była żywność na to przyjęcie i dlatego postanowił zrobić takie przyjęcie bardzo ciche, spokojne dla pracowników ambasady, dla pracowników biura racji handlowego, lotu i tak dalej. Przy zaciemnionych oknach prosił, żeby nie było żadnych toastów, że to będzie właściwie taka stypa. O, ja bym to tak w ten sposób opisała. To miała być stypa. I ale rzeczy nie poszły tak, jak było zaplanowane i były toasty wznoszone między innymi przez pana Józefa Cyrankiewicza i tak dalej. No który był w ambasadzie jako prywatna osoba. Który był w ambasadzie jako prywatna osoba. Na to jest bardzo ciekawa historia. Tak. Tak. Na kilka dni przedtem był jakiś zjazd parlamentarzystów, coś takiego. On w tym uczestniczył, ale ponieważ w ambasadzie pracowała jego pasierbica, to został na kilka dni, przedłużył swój pobyt w Tokio i stąd znalazł się w ambasadzie. Więc to poszło nie tak i ponieważ ojciec się tam wypowiedział bardzo ostro przeciwko stanowi wojennemu, to już postanowił, że właściwie podpisał swój własny wyrok śmierci i on już tutaj nie może dłużej funkcjonować. I po tym przyjęciu zaczął właściwie już tak planować ucieczkę, tylko tyle, że właśnie z punktu widzenia logistycznego to było bardzo trudne. Panie Maryszu, a jak sam Spasowski odnosił się do tych wydarzeń? Książka wspomnieniowa jest poświęcona żonie Wandzie. Zresztą pan profesor wielokrotnie w książce, kiedy opisuje ten moment ucieczki z Waszyngtonu Romualda Spasowskiego, zastanawia się, na ile wpływ na to też miała żona. I wielokrotnie wskazuje na to, że ten wpływ był i że prawdopodobnie, jak odbyła się w ogóle rozmowa z Departamentem Stanu, gdzie już Spasowski jasno wyraził chęć opuszczenia placówki, to pan profesor dywaguje, czy była żona Wanda, czy nie była, czy uczestniczyła w tej rozmowie i podpowiadała, czy też nie, i nie ma pan profesor do końca pewności. Jak sam Spasowski do tego momentu decyzji dojrzewał, jak on się sam do tego odnosił na kartach także spowiedzi ambasadora? Co najmniej kilka problemów pan tutaj już poruszył, które by wymagały po kolei wyjaśnienia. Po pierwsze, wrócę na sekundę do tego, co powiedział pan profesor Pleskot. Po raz drugi do Waszyngtonu Spasowski
pojechał w marcu 1978 roku, więc kiedy rozgrywały się te wydarzenia, to było 3,5 roku jego pobytu w Waszyngtonie i on jesienią tego roku 1981 dowiedział się podczas wizyty Czyrka w Waszyngtonie, że będzie odwołany. Ostatecznie ten termin rzeczywiście został ustalony na styczeń 1982 i wtedy w dniach stanu wojennego faktycznie wiedział już, co go czeka. Wiedział, że będzie odwołany, ale to o tyle nie było zaskoczenie, że on się od pewnego czasu już stawiał, że tak powiem, tym swoim przełożonym i szczególnie nabrał chyba pewnej odwagi od narodzin Solidarności w Polsce i pokazywał w swoich działaniach w Ameryce ewidentnie swoją sympatię dla Związku i dla tego, co Solidarność próbuje w Polsce zrobić. Więc był coraz bardziej nacenzurowanym we władzach MSZ-u i we władzach PRL-owskich. Natomiast zasadniczą kwestią jest również to, że aczkolwiek stan wojenny, a według słów Spasowskiego, nie tyle wydarzenia 13 grudnia, co wydarzenia 16 grudnia w kopalni Wujek były tą kroplą, która przelewa czarę goryczy, to proces rozczarowania Spasowskiego systemem komunistycznym zaczął się lata wcześniej. I on dojrzewał do tej decyzji nie przez miesiąc, ani nie przez rok. On dojrzewał do tej decyzji przez długie lata, a moim zdaniem dosyć przełomowym momentem był moment podczas jego ambasadury w Indiach, dużo wcześniej, w 72 bodaj roku, kiedy samobójstwo popełnił ich syn. W 70 roku, kiedy samobójstwo popełnił ich syn, Kajtek, 19-letni, i od tego momentu zdecydowanie nastąpił pewien przełom w Spasowskim i w jego spojrzeniu na system komunistyczny. To miało znaczenie dlatego, że ten Kajtek był niezwykle wrażliwą jednostką, wychowaną w Stanach Zjednoczonych podczas ich pierwszego pobytu tam, i potem powrót do Polski był dla niego niezwykle szokującym doświadczeniem. On sobie zupełnie nie mógł znaleźć miejsca w Polsce. Do tego stopnia, że on przestał chodzić do szkoły, mieli z nim dużo problemów wychowawczych, etc., etc. Jak pojechali do Indii i upływał czas i zaczęli się w tym momencie zastanawiać, co będzie po powrocie z Indii. I ten chłopak nie chciał za żadne skarby wrócić do Polski. I w końcu chyba jednym z powodów targnięcia się na życie było to, że on właśnie nie wyobrażał sobie tego, że miałby wrócić do Polski. Więc wtedy, od wtedy Spasowski zaczął zdecydowanie bardziej krytycznie patrzeć na system komunistyczny w Polsce i jego proces rozczarowania tym systemem narastał przez całe lata, choć oczywiście jego krytycy mogą mieć do niego pretensje i słuszne, dlaczego trwało to tak długo. No, na litość Boga, dlaczego zajęło mu to tyle lat, żeby taką decyzję podjąć? Panie Marcze, a jak on werbalizował to swoje rozczarowanie komunizmem, systemem komunistycznym w Polsce? To trzeba przeczytać tę książkę, dlatego że to on prawda. To werbalizował zarówno w kontaktach z przedstawicielami tego systemu, którym, jak mówiłem, się stawiał, którym często zarzucał różne rzeczy, jak i w swojej jakby opowieści i działalności poza MSZ-em, spotykaniu się z różnymi ludźmi, którym to w rozmowach, z którymi obnażał prawdziwe oblicze tego systemu. Nie mam stuprocentowej pewności, bo nikt jej mieć nie może, że to, co napisał Spasowski w tej książce, jest wszystko prawdą. Ale nie mam też powodu, o czym piszę we wstępie do tej książki, żeby uznać, że to nie jest prawda. Nie mamy żadnego dowodu na to, że on konfabuluje. Nie mamy żadnego dowodu na to, że
że mówi nieprawdę. Ale faktem jest, że w mojej ocenie głównym powodem przywiązania Spasowskiego do systemu komunistycznego była lojalność jego wobec osoby ojca. I tu jest kolejny bardzo ważny element rodzinny. Oprócz Wandy, o której pan wspominał, Wanda, jego związek z Wandą to jeden z paradoksów jego życia, bo on zabity komunista, ona gorliwa katoliczka z niezwykle patriotycznego domu, z wielkimi patriotycznymi tradycjami, która się w niczym praktycznie z nim nie zgadzała, a przeżyła z nim całe życie, mając jakby mówiąc, że ma za zadanie nawrócić tego swojego męża. I to już częściowo wiem, tak się stało, i jak się czyta książkę. I ta ucieczka była z punktu widzenia Wandy jej zwycięstwem, bo po pierwsze on odszedł z partii i odszedł od komunistów, a po drugie nawrócił się na wiarę katolicką, co było jej marzeniem od samego początku ich związku i od samego początku ich małżeństwa. I jak wiadomo, w wieku 64 lat przyjął chrzest w Filadelfii i był potem przykładnym katolikiem. Ale ojciec miał niezwykle ważną rolę w jego życiu, ponieważ ojciec był jednym z najważniejszych komunistycznych filozofów Polski międzywojennej. I to on wpoił ten komunizm Romkowi, który to Romek w pewnym momencie swojego życia przyrzekł ojcu, że będzie kontynuował jego dzieło. Były to znowu okoliczności tragiczne, bo nastąpiło to podczas pożegnania obu panów, bo trzeba wiedzieć, że stary Spasowski, czyli Władysław, także popełnił samobójstwo podczas II wojny światowej i kiedy żegnał się ze swoim synem, bo powiedział synowi, że ma zamiar odebrać sobie życie, Romuald przyrzekł mu, że będzie szedł jego drogą. I to go prześladowało potem przez całe życie, ta obietnica dana ojcu. I może to jest pewnym usprawiedliwieniem, dlaczego tak długo walczył ze samym sobą, zanim ostatecznie podjął taką decyzję. Pan profesor coś chciał dopowiedzieć, mam takie poczucie. Tak, bo cały czas możemy właśnie sobie zadawać to pytanie, żebyśmy też nie wykreowali obrazu, że mamy tu do czynienia z opozycjonistami, prawda, dysydentami, którzy przez cały ten czas, kiedy działali w establishmencie władzy, no właśnie manifestowali swoje jakieś tutaj opozycyjne przekonania. No to nie jest takie proste, bo oni obaj właściwie potrafili też dostosować się czy grać w tym komunistycznym ceremoniale. No gdyby tak nie było, to by takiej kariery nie zrobili, a to jest kariera w obu przypadkach błyskotliwa, wręcz zawrotna. W przypadku Spasowskiego mamy jedynego dyplomaty w historii w ogóle Polski od początku, od Mieszka do Sikorskiego, gdzie jedna osoba była dwukrotnie ambasadorem w Stanach Zjednoczonych. Po raz pierwszy Spasowski pojechał tam jako 35-letni dyplomata w 1955 roku i przyszedł tam i okres postalinowski i gomułkowski, znaczy jadwidrzowy i wczesnego Gomułki, już małej stabilizacji. Później wraca, bo decyzja była podjęta już w 77, ale ostatecznie, bo był jeszcze chory, bo mógł jechać w 77, ale kilka miesięcy to się przesunęło. Czyli jeszcze późnego Gierka, że tak powiem, obserwował Solidarność, no i jeszcze pierwsze dni stanu wojennego. No, zdumiewająca kariera. Z kolei w przypadku Zdzisława Ruraża mamy do czynienia z taką ludową wersją od pucybuta do milionera, prawda? Oczywiście mówię to pół żartem, pół serio, bo osoba, która rzeczywiście, no ten system dał wszystko tak naprawdę, prawda? Jako 15-letni chłopak wchodzi z takiego określenia, jak to mówiono kiedyś, robotniczo-chłopskiego powiedzmy, z prowincji. Wchodzi w ten system w 1945 roku, mając 15 lat, no i że tak powiem, ten system daje mu wszystko. Wykształcenie, pracę i możliwość zrobienia kariery najpierw w handlu zagranicznym, też błyskotliwej kariery. To jest człowiek, który lata spędził w agendach ONZ-owskich, nawet nie PRL-owskich, tylko ONZ-owskich, głównie w Genewie. Był pierwszym doradcą ekonomicznym Edwarda Gierka. Podobno, chociaż to nie jest stuprocentowo pewne, to stanowisko w ogóle zostało utworzone specjalnie dla niego. No i później jako też stosunkowo młody już dyplomata został w okresie Solidarności tym ambasadorem w Tokio, został zresztą od razu rzucony na głęboką wodę. To już może mówiłem, ale warto to też przypominać. On jedynego dnia, to był luty 1981 roku, w ciągu kilku godzin spotkał się
po pierwsze z ambasadorem cesarzem japońskim Hirohito, tym znanym jeszcze z okresu II wojny światowej, gdzie złożył listy uwierzytelniające. Potem w dużym pośpiechu pojechał do centrum miasta, gdzie uścisnął dłoń Janowi Pawłowi II, który akurat przybył z wizytą w Tokio, a wieczorem jeszcze był na wieczorku zapoznawczym, znaczy spotkaniu u ambasadora sowieckiego, prawda? Czyli jednego dnia w ciągu kilku godzin spotkał się z cesarzem, papieżem i ambasadorem sowieckim. No też chyba nie ma drugiego takiego człowieka na świecie. Tak więc te kariery są błyskotliwe i one nie byłyby błyskotliwe, gdyby oni nie potrafili grać w tą grę. Do pewnego momentu na pewno jest pytanie, do którego? Oni grali w tą grę z pełnym przekonaniem. I Spasowski i Rurasz to potwierdzają. Oni byli gorliwymi komunistami. Oni budowali ten system, robili to z gorliwością, z chęcią. To się zaczyna oczywiście degradować i zmieniać. Ale właściwie do ostatniego momentu oni potrafią w tą grę grać. Inaczej pewnie ucieczka nie zostałaby zwieńczona powodzeniem. Oni potrafili to jednak ukrywać. Oczywiście mamy te elementy coraz większej jakby otwierania się, zwłaszcza po okresie narodzin Solidarności, ale oni do końca umieli w tą grę grać. Początkowo, na samym początku, na starcie robili to z pełnym przekonaniem. To przekonanie właśnie się degraduje z miary upływu lat. Staram się też na kartach książki właśnie pokazywać tą ewolucję. I w tym momencie, w którym oni są zdecydowani na ucieczkę, to wiadomo, że to już jest klasyczne, no może dwójmyślenie, to za dużo powiedziane. Ale co innego mówią, a co innego myślą, bo już przygotowują się, prawda, po prostu do ewakuacji. No ale ta droga rzeczywiście zajęła dużo czasu, ale jest to, zobaczmy, ewolucja jednak znacząca. Od pełnej wiary w system, tu mamy jeszcze element mocno psychologiczny, ten testament ojca, po no już udawanie, no nie oszukujmy się, że w ostatnich dniach to jest tylko no już to udawanie zakładające, w neutralnym tego słowa znaczeniu, zakładające po prostu przeprowadzenie już ucieczki, tak więc ta ewolucja zaszła bardzo daleko, a że zajęła tak dużo czasu, no to możemy oczywiście zrobić, tylko no zadajmy sobie pytanie, czy na ich miejscu byśmy to zrobili szybciej, wolniej, no ja nie wiem. Oczywiście to nie jest też argument, że nie można oceniać i sprawiać. Ja na przykład jednak dostrzegam pewne elementy takiego samousprawiedliwiania się trochę na kartach chociażby Romualda Spasowskiego wspomnień, ale kurczę, no pewnie sam bym tak to robił. No i to nie musi być nawet jakoś strasznie tutaj świadomie czynione. Tak więc rzeczywiście możemy się zastanawiać, dlaczego to zajęło tak długo, ale zwracam uwagę na ten moment startowy i moment końcowy. Od gorliwych komunistów, no po ludzi, którzy zdecydowali się zupełnie przejść na drugą stronę po prostu barykady. W przypadku Spasowskiego jedno zdanie, jeśli mogę do tego dorzucić, to dowodem na to, co pan mówi, jest to, że on by przecież był w polskiej służbie zagranicznej bardzo długo. Zaczął zaraz po okupacji i upadały kolejne ekipy komunistyczne w Polsce, a on zawsze wychodził na wierzch, mało tego, że wychodził na wierzch, to jeszcze awansował coraz wyżej w tej całej hierarchii, aż na początku epoki gierkowskiej Olszowski zrobił go wiceministrem spraw zagranicznych. To tutaj bym skierował pytanie do pani Ewy. Czy pani odczuwała ten fakt, że ten cały pani dom, no to jest jednak pewien rodzaj przywileju, jak na ówczesne PRL-owskie czasy, że to dzisiaj może żyjemy w takim systemie dosyć powszechnego dobrobytu, gdzie te różnice nie są może tak widoczne jak wtedy. Czy miała pani poczucie, że ten pani dom jest takim właśnie domem człowieka z systemu? Czy tego się nie odczuwało? Czy ojciec nie dawał tego poznać? Niewątpliwie zdawałam sobie sprawę z tego, że należy do pewnej elity. A między innymi chyba jako 10-letnie dziecko sobie to uświadomiłam, bo kiedy wyjeżdżaliśmy do Stanów, no to miałam niecałe 7 lat. To nie bardzo sobie z niczego zdawałam sprawy. To były dla mnie różne systemy i tak dalej. To nie miało specjalnie żadnego znaczenia, ale kiedy wróciliśmy ze Stanów, miałam 10 lat i żył jeszcze mój dziadek, który był kolejarzem. To był ojciec mamy i zaprowadził mnie ubraną w taką sukieneczkę przywiezioną ze Stanów, zaprowadził mnie do swoich kolegów, którzy siedzieli przy przejeździe kolejowym i tam regulowali semafory, opuszczali i różne rzeczy robili. I powiedział im, że właśnie to jego wnuczka przyjechała ze Stanów, teraz będzie chodziła tutaj do szkoły. I oni tak patrzyli na mnie, patrzyli mi się, spytali, czy do jakiej szkoły ja w Stanach chodziłam. Mówię, no do amerykańskiej.
a to mogłam do takiej normalnej amerykańskiej chodzić. Ja mówiłam, tak, tak, no do normalnej szkoły chodziłam, tak jak wszystkie inne dzieci. I wtedy jakoś to było takie jak gdyby olśnienie dla mnie, że ja byłam jak taki trochę dziwny stwór dla tych ludzi, którzy no, to byli panowie, ja wiem, którzy prawdopodobnie mieli tyle lat, co ja mam w tej chwili, może trochę mniej nawet. I wtedy właśnie do mnie dotarło, że moje życie było życiem zupełnie innym od takiego no, prostego Polaka. To było w małym miasteczku. Ale czy mógłby pan, przepraszam, pytanie jeszcze raz powtórzyć? Nie, znaczy na ile pani odczuwała, co pani też to dało, że wzrastała pani w takim specyficznym po prostu domu, bo to jest zawsze większa otwartość. Podróże zagraniczne, które w PRL-u, no to zapomnij. Paszport był mocno reglamentowany, a były okresy, gdzie w zasadzie w ogóle nie można było wyjeżdżać. To się rozszczelniało oczywiście w różnych momentach, im później ten paszport może był bardziej dostępny, a pani tak, szkoła zagraniczna, znajomość języków, tym samym zupełnie inne kontakty. Na ile pani to odczuwała? I na ile pani odczuwała też fakt, że ojciec jest, mówiąc tak trochę może kolokwialnie, figurą po prostu w tym świecie? Tak szczerze mówiąc, to nie widziałam swojego ojca jako figurę. Ja go widziałam, powiedzmy, nie widziałam go nigdy w akcji, jakby to powiedzieć, w pracy, w biurze. Natomiast widziałam go z przyjaciółmi, nawet kiedy byliśmy tutaj w Polsce, no to oczywiście kawały różne opowiadali i rząd to była masa durniów i tak dalej. Zresztą potem jak byłam na statku, kiedy przepływałam z mamą Heweliuszem między Antwerpią a Nowym Jorkiem, to nawet znalazł się jakiś człowiek, który napisał że donos, że ja opowiadałam takie no, antysystemowe kawały, a miałam 8 lat. No. Ale dla mnie to było normalne. Dla mnie wszyscy tacy byli. To nie było nic... Nie było w tym absolutnie nic dziwnego, bo ja w tym wyrastałam. Zresztą moi dziadkowie, rodzice mamy, wychowali mnie do prawie właściwie do 6 roku życia. To było w małym miasteczku. To byli wszyscy ludzie, którzy wojnę przeżyli, byli aktywni w partyzance i tak dalej, więc ja się tego dużo nasłuchałam. W domu rodzice rozmawiali tak jak normalnie. Powiedzmy, czasami ojciec jakimiś tam nazwiskami rzucał. Po tym jak czytałam książkę, to te nazwiska gdzieś tam z dna pamięci wracały, przychodziły, ale nigdy ojciec, no rzeczywiście, co prawda w Tokio, przyznaję, myśmy czytali dzieła zebrane Lenina, które były w salonie, ale to myśmy czytali jego telegramy, które on wysyłał, w których nakazywał na przykład egzekucję tylu a tylu ludzi. I dla nas to było odkrywanie osoby no, patologicznej tak naprawdę, czyli owszem stały dzieła zebrane Lenina, ale myśmy je czytali wspólnie, mieliśmy takie wieczory, kiedy czytaliśmy te dzieła, bo nas to przerażało. Czyli mógłby ktoś powiedzieć, no tak, ambasador Róż ma tutaj zebrane dzieła Lenina, tylko dlaczego myśmy je czytali? I tak było cały czas. No, w końcu, kiedy trochę dorosłam i miałam kilkanaście lat, to zdawałam sobie sprawę, że pewne rzeczy, które ja w domu słyszę, to może nie bardzo powinnam powtarzać gdzie indziej. Czyli to też dochodziło do takiej pewnej, no, ja wiem, no, takiego rozbicia realiów, prawda, że były te realia domowe, I były te realia poza domem. No, ja do tej pory pamiętam, ale nawet nie wiem, co to było za odznaczenie, kiedy to jeszcze mieszkaliśmy na Saskiej Kępie i ojciec jakieś odznaczenie dostał. I pamiętam, że wszedł do domu, podrzucił je w powietrze i kopnął. Nie wiem, co to było, bo to zginęło. Żadnego odznaczenia w domu nie było, pomimo że z książki się dowiedziałam, że dostał ich ileś tam. Ale pamiętam właśnie, jak to jedno kopnął. No to przecież nie mogłam pójść potem i w szkole się chwalić, a mój ojciec co dostał jakieś tam odznaczenie, ale on to kopnął, bo co mu tam.
Czyli to też było takie... No dobrze, to teraz pytanie do panów. Do pana Mariusza i do pana profesora. W kolejności dowolnej, proszę o odpowiedź. Jak wyglądało wzrastanie w system? Te różnice biograficzne już panowie zarysowali, że to były dwie różne rodziny, dwie różne genealogie, także w stosunku do systemu komunistycznego, no bo tu jest drugie pokolenie w przypadku Spasowskiego, w przypadku Ruraża, jak to się w PRL-u określało, człowiek z awansu. Co przekonywało tych dwóch panów do tego, żeby poprzeć komunizm, żeby widzieć w nim no, urojoną, ale jednak nadzieję? No, w przypadku Spasowskiego to mnie się wydaje, że właśnie to powiedziałem. Ojciec. Ojciec był stuprocentowo odpowiedzialny za to. Ojciec wychowywał go jako młodego człowieka właśnie na takiego przyszłego komunistę, ideologa. Co wieczór o 10 wieczorem słuchali w domu Radia Moskwa. Tam była wtedy północ i kuranty biły co wieczór w ich domu i było rytualne słuchanie Radia Moskwa. I przedstawiana mu była Rosja Sowiecka jako kraj idealny. Więc kiedy wybuchła u nas wojna, to ojciec go przekonał do tego, że trzeba uciekać na wschód, a jeśli już nie będzie innego wyjścia, przekroczyć granicę ze Związkiem Sowieckim, ponieważ tam na pewno wszyscy mu pomogą i tam będzie wszystko w porządku i tam będzie szczęśliwy. I on w tej wierze wyszedł z Warszawy i piechotą poszedł właśnie w kierunku wschodnim, aż doszedł na Wołyń, gdzie był dom rodzinny jego babki, matki jego matki. I tam zastał go 17 września. Tu są opisane te wszystkie przygody, kiedy on tam przebywał w Łódzku, we Lwowie i nie wierzył temu, co widzi dookoła, bo to się nijak miało do zapowiedzi jego ojca. Ale mimo wszystko wrócił do Warszawy i podjęli drugą próbę już razem z ojcem, żeby przedostać się do Rosji w czasie wojny. Znowu się nie udało, więc ojciec zadecydował, że oficjalnie złoży podanie, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, o azyl w Związku Sowieckim. I wtedy musiał to zrobić via ambasada sowiecka w Berlinie, więc z Warszawy wysłał aplikację o azyl dla siebie i dla syna, o przyjęcie ich w Związku Sowieckim. Wysłał do ambasady w Berlinie. Nie wiedział, jakie są jej losy, bo nigdy nie dostał ostatecznej odpowiedzi. Muszę skracać nieco tę historię. Aż przyszedł czerwiec 1941 roku i atak niemiecki na Hitlera, na Stalina, który był elementem decydującym o tym, że ojciec postanowił ze sobą skończyć. Kiedy Romek już jako urzędnik polskiego MSZ-u całe lata później pojechał do Moskwy z wizytą oficjalną i był w MSZ-cie sowieckim, Wanda go podpuściła, żeby zapytał tamtych, gdzie są papiery, które ojciec wysłał w 1942 roku do ambasady w Berlinie. I proszę sobie wyobrazić, że według relacji Romka następnego dnia tego ministerstwa przyniesiono mu zdjęcia odklejone z tych aplikacji z 1942 roku. 1942. Przyniesiono mu zdjęcia odklejone z tych aplikacji, co było dla niego dowodem, że te podania dotarły do Moskwy, tylko nigdy nie zostały rozpatrzone, już nie mówiąc o tym, żeby zostały rozpatrzone pozytywnie. Więc w cały ten system sowiecki, komunistyczny, wprowadził go ojciec, wprowadził go tak bardzo ideologicznie, że on jako młody człowiek uwierzył w to wszystko i uwierzył w to, że to jest ta filozofia życia, na którą trzeba pracować i to jest ta droga życia, którą należy podążać.
Panie profesorze. W przypadku Zdzisława Ruraża, to też już ten wątek, żeśmy poruszali, no to jest też wiara. Wiara tego 15-letniego chłopaka po prostu w nową polską rzeczywistość. On w wieku 16 lat, proszę Państwa, w 1946 roku zostaje członkiem PPR-u. No to jest też dość niecodzienna sytuacja, chociaż to się zdarzało, ale no jednak w niecodziennych okolicznościach. On był no bardzo, bardzo energiczny. Jeździł po kraju, jak był referendum, jak były wybory, 46-47. No nie strzelał do nikogo, ale wygłaszał pogadanki, odczyty. No był bardzo, bardzo pod tym względem aktywny. Ale to też są, proszę Państwa, pewne paradoksy. No bo z jednej strony byśmy powiedzieli, że to jest taki typowy przykład tego pryszczatego komunisty, tak, który tutaj w tym krawacie zetępowskim jeździ, czy już później partyjnym, i po prostu utrwala władzę ludową akurat słowem, a nie czynem. No ale z drugiej strony była ta osoba, no też znowu użyję terminu takiego kolokwialnego, ale moim zdaniem pasującego, bo bardzo taka wyszczekana osoba. To był bardzo taka żywa inteligencja. To nie był człowiek, który dał się łatwo w karby takiej nowomowej, drętwej mowy trawy włączyć, czy wpasować. On miał zacięcie polemiczne, on lubił dyskutować, lubił polemizować i łączył to jednocześnie z tym przekonaniem, z gorliwością komunisty. To też jest ciekawe takie, nie wiem, czy to nazwać paradoksami, czy po prostu życie każdego z nas jest bogate i łączy po prostu w sobie wiele, wiele różnych aspektów. Tu i znowu trochę poruszam się po polu minowym w obecności rodziny. Pewnie jakąś rolę odegrały też taka młodzieńcza przekora. Pamiętajmy, że i Zdzisław, i jego żona Janina wywodzili się z takich tradycyjnych polskich katolickich rodzin, a oni chcieli po swojemu. Oni byli właśnie krytyczni wobec religii. Chcieli się wyrwać z tego takiego właśnie prowincjonalizmu polskiego, powiedzmy. Nie wartościując oczywiście, nie oceniając, co jest dobre, a co złe. Więc myślę, że taka rola też była tutaj istotna. Poza tym mówię, wykształcenie, możliwość wyjazdów zagranicznych, mieszkanie, chociaż z tym mieszkaniem to były duże perypetie, to inna sprawa. Możliwość robienia kariery, co dla bardzo ambitnego, inteligentnego, młodego człowieka, który chciał po prostu coś w życiu osiągnąć, było kuszące, ale to nawet nie jest kwestia pokusy, bo pokusa to jest coś, co nie chcemy za bardzo, ale nas kusi. On był tym komunistą, po prostu. No dobrze, jest ten moment trudnej decyzji, bo to na wstępie już naszego spotkania o tym wspominałem, pan profesor, żeby zrekonstruować dokładnie przebieg podejmowanej decyzji osoby, z którymi się obaj panowie stykali. Przede wszystkim tutaj Spasowski więcej spotkań odbył, tajemnicze zniknięcie do Nowego Jorku. A właśnie, panie profesorze, coś się wyjaśniło, co oznaczało to zniknięcie do Nowego Jorku Spasowskiego? No to jest bardzo enigmatyczna sytuacja. Na kilkanaście właściwie godzin przed ucieczką państwo spasowscy, Wanda i Romuald, jadą do Nowego Jorku, na kilkanaście godzin znikają w ogóle z radarów polskich, perelowskich placówek, wywiadu wojskowego, cywilnego. We wspomnieniach ten wątek jest opisany bardzo, bardzo enigmatycznie. Natomiast tu mamy jeden problem. Często w odtwarzaniu takich najnowszych dziejów Polski, zwłaszcza związanych też ze służbami wywiadowczymi, mamy ten problem, że nie są dostępne dokumenty moskiewskie. No tutaj te dokumenty moskiewskie też nie są dostępne, ale nie jest też dostępna część materiałów amerykańskich dotycząca, jak sprawę ucieczki operacjonalizowali i interpretowali, trawili Amerykanie, służby amerykańskie. Mamy pewne dość mocno czasem idące przesłanki, chociażby ta podróż do Nowego Jorku, która moim zdaniem była po prostu przygotowaniem do przeprowadzenia logistycznego tejże ucieczki, no ale tej kropki nad i postawić nie mogę. Ale tak jak Państwo sobie zobaczą, tam stawiam naprawdę dużo takich mocnych przesłanek czy mocnych argumentów, ale tej przysłowiowej kropki nad i postawić nie mogę. Natomiast na pewno nie było tak, i tu chciałbym od razu powiedzieć, jak to głosiła czarna propaganda później komunistyczna po ucieczce, że oni byli na pasku amerykańskim, po prostu zrealizowali jako wieloletni szpiedzy CIA, FBI czy czegokolwiek, czy DIA, że zrealizowali po prostu na życzenie Amerykanów plan ucieczki, co miał uderzyć oczywiście w generała Jaruzelskiego i Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. Nie, tak nie było, bo później w śledztwie, które prowadzono, zarówno na niwie oficjalnej, jak i nieoficjalnej przez MSW czy Zarząd II, no, szukano za wszelką cenę sygnałów o tym, że obaj współpracowali wcześniej ze służbami amerykańskimi i znajdowano różne
różne, powiedzmy, jakieś tropy, ale nawet w tej niwie nieoficjalnej nie udało się potwierdzić tych związków. Natomiast nie ulega żadnej wątpliwości, że przynajmniej w ostatnich kilkudziesięciu, może kilkunastu, za nie kilkudziesięciu godzinach, zresztą w przypadku akurat Zdzisława Rurarza pewne tropy mamy, bo sam o tym pisał. W przypadku Spasowskiego to jest bardziej enigmatyczne, ale jest oczywiste, że bez wiedzy Amerykanów, to nie było tak, że on nagle dzwoni sobie, prawda, Spasowski do Jacka Scanlana z Departamentu Stanu i mówi, chce uciec. Oczywiście, że Jack Scanlan był przygotowany na ten telefon, ale czy był przygotowany na to od kilku godzin, czy od kilkunastu, to do końca nie potrafimy na to odpowiedzieć. Natomiast na pewno w tym decydującej fazie, kiedy obaj już podjęli decyzję o implementacji procesu ucieczkowego, jak to można użyć, ja tam staram się takiego języka trochę politologicznego używać, ale żeby to jakoś unaukowić, że tak powiem, ten proces, który pewnie w 100% unaukawialny nie jest, no to jest tak, że od pewnego momentu, ale moim zdaniem już na pewno po 13 grudnia i to nie 14, tylko raczej na kilkadziesiąt godzin przed obiema ucieczkami, Amerykanie byli gotowi na taki ruch, natomiast widać to i to pokazują materiały, które są dostępne częściowo zachodnie, ale też różne inne, że na pewno Amerykanie byli zainteresowani w zmiękczaniu, jak ja to określam, obu tych ambasadorów, widząc ich nieortodoksyjną postawę, zwłaszcza po sierpniu 80. roku. Tu nie trzeba było, moim zdaniem Amerykanie, gdyby zadziałali za mocno, to mogliby zepsuć wręcz tą sytuację. I wystarczało, że będą okazywali życzliwość i zrozumienie dla rozterek ambasadorów. I moim zdaniem to zmiękczanie jak najbardziej stało. To na pewno było tak, że były sprawy założone i na Rurarza, i Spasowskiego w odpowiednich dokumentacji, no pewnie CIA, chociaż tu może też wywiad wojskowy wchodził w grę, no i pomocnicza rola FBI. I było na pewno tak, że były robione analizy postaw tych obu ambasadorów. Są te teczki na pewno dostępne, no teczki personalne, byśmy dzisiejszym językiem, tym perelowskim, powiedzmy, esbeckim powiedzieli. One są nadal tajne. Na pewno wokół takie operacje prowadzono. Natomiast moim zdaniem, i myślę, że są po temu mocne argumenty, już mówię, tej kropki nad i nie postawię, to była działalność polegająca na najmniejszym, minimalnym stopniu nieprzeszkadzaniu i zmiękczaniu i pokazywaniu pewnych możliwości, a nie, że tutaj z taką jakąś mocną argumentacją, że chodźcie, będziecie z nami współpracować, my wam ułatwimy ucieczkę. Takich rzeczy nie było. Było to zmiękczanie, było przygotowanie logistyczne operacji ucieczkowej na mniej więcej od kilkudziesięciu do kilkunastu godzin, może do kilku, przed samą ucieczką, ale nie jest tak, że obaj jako agenci CIA realizowali operację zleconą przez administrację Reagana, żeby skompromitować generała Jaruzelskiego i zdyskontować jego sukces, jakim było wprowadzenie stanu wojennego. Ale jest też dla Państwa pewnie oczywiste i zrozumiałe, że taką narrację przyjęła propaganda perelowska, no bo jaką inną miałaby przyjąć? Chciałabym dodać tylko tyle, że w naszym przypadku Amerykanie tutaj naprawdę nic nie mieli do powiedzenia. To znaczy, ojciec tylko w pewnym momencie zadzwonił do radcy w ambasadzie amerykańskiej i spytał się, czy gdyby potrzebował pomocy, tak mi się wydaje, że to było pytanie, czy może pod ten numer zadzwonić. I ten człowiek mu odpowiedział tak. I na tym się skończyła cała rozmowa. Po czym ówczesny sekretarz stanu amerykański, który był wówczas Alexander Haig, stwierdził w telewizji, że następnym ambasadorem, który ucieknie, będzie ambasador Perel w Tokio. I o mało nie storpedował w ogóle całej tutaj, naszej możliwości. Tak, pan profesor ucieczki. Opisał czujność od razu wzmożoną i oficera Departamentu Pierwszego MSW, czyli wywiadu i wywiadu wojskowego, tak. Sztabu Głównego. I to był szok. To był po prostu dla ojca szok, bo się wtedy zastanawiał, dlaczego to Amerykanie zrobili? Czy w ten sposób dają mu do zrozumienia, że tak naprawdę nie chcą, żeby on prosił o azyl, że mu właściwie, że to jest ich sposób powiedzenia, że my odmawiamy z góry, że w co oni grają? Czy oni sobie w ogóle zdają sprawę z tego, na jakie niebezpieczeństwo nas wystawili? I do tej pory nie wiem, nikt z nas nigdy nie dowiedział się naprawdę, dlaczego Amerykanie tak postąpili. Czy to była po prostu głupota Amerykanów? Podejrzewam, że tak.
że to nie było jakichś tam planów nie wiadomo jakich, super wymyślnych czy coś takiego, tylko po prostu no to, co oni sami nazywają hubris, prawda, po angielsku, że to właściwie o to chodziło, ale to nam niesamowicie wszystko skomplikowało. I tak szczerze mówiąc, jeżeli oni w ten sposób próbowali nas zmiękczyć, to właściwie o mało nas nie stracili, no tak. To powiedział, że pamiętajmy, że to powiedział dyplomata Aleksander Haig, który zresztą był znany z dość sceptycznego stosunku do działalności służb specjalnych własnego kraju, tak więc no tutaj takie też kwestie może czysto jakoś jakby biograficzne i po prostu pewnych tarć między poszczególnymi pionami też administracji amerykańskiej mogą odgrywać rolę, ale mówię, tutaj już posługujemy się no, jakimiś spekulacjami, bo nie ma dokumentów. Ja mogę tylko dorzucić do tego chyba to, że Scanlon, kiedy w sobotę 19 grudnia zadzwonił do niego Spasowski z wiadomością, że podjął tę ostateczną decyzję, z pewnością nie był tym zaskoczony, bo oni rozmawiali o tym już wcześniej nieraz, aczkolwiek w tych wcześniejszych rozmowach nie padały takie wprost sformułowania, ale były oględnie wyrażane pytania i udzielane odpowiedzi, co by było na wypadek gdyby. I chyba jednym z pomysłów też Spasowskiego, bo jak wiadomo, w przypadku podjęcia takiej decyzji trzeba mieć też pomysł na ten drugi krok w Ameryce i jego pomysłem było to, że Kościół mu pomoże. I on jeździł do tego Nowego Jorku między innymi spotykając się tam z biskupami, którym wprost zadawał pytanie o to, czy będą w stanie im pomóc, gdyby podjęli tutaj takie też jest pan profesor o tym pisze. Z pamiętników Spasowskiego wynika, że ta ostatnia podróż też była związana ze spotkaniem z jednym z nowojorskich biskupów, aczkolwiek jak pan profesor mówi, nie wiemy dokładnie, co tam się w tym Nowym Jorku wtedy działo. Mogę również potwierdzić to, że z dostępnych dokumentów amerykańskich. No, nie ma dowodów na współpracę wcześniejszą ambasadora ze służbami amerykańskimi. Czyli no, jeśli nie zostanie coś odtajnione, z czego by wynikło coś innego, to póki co nie ma takowych dowodów. A właśnie, tutaj taki ważny wątek się pojawił, służby, tak? Już mnie pan profesor wyczuł. Ale pan Mariusz chyba też potwierdzi, jako czynny dyplomata, że nie ma świata dyplomacji bez świata służb, że to są światy wzajemnie się przenikające. I w przypadku obu panów jest dla mnie rzecz, panie profesorze, zaskakująca. W ich biografiach nie pojawiają się służby cywilne, czyli Departament Pierwszy MSW, tylko współpraca ze służbami wojskowymi. Jak to się stało? Dlaczego służby wojskowe były zainteresowane światem dyplomacji? Czy to była po prostu kwestia, że ktoś pierwszy kogoś wpisał do ewidencji? No, zawsze te ewidencje były kontrolowane przez jednych lub drugich. Czy już tam koledzy z drugiej służby nie mają kogoś tam na kontakcie, ewentualnie jako współpracownika, czy pracownika na etacie jawnym, niejawnym i tak dalej? Te pytania padały. Ale czy to było właśnie pierwszeństwo podjęcia współpracy? Z czego to wynikało? Bo to jest dla mnie najbardziej zaskakująca historia. No tak, na ogólnym poziomie zawsze te światy pewnie będą się przenikać i zawsze nie do końca lubić, bo jak sobie poczytamy opinie dyplomatów o właśnie często służbach, to one są dość negatywne i vice versa. Natomiast w przypadku przynajmniej Spasowskiego sprawa jest o tyle prosta, że on po prostu dostał ofertę zaraz, właściwie jeszcze jak wojna się kończyła, taką najbardziej konkretną po prostu od wojska. I on wyjechał zaraz do Niemiec jako po prostu, już mówiąc skrótowo, bo te instytucje i tam przynależność instytucjonalna była dość skomplikowana, ale powiedzmy wyjeżdżał po prostu jako oficer wywiadu wojskowego, który w oficjalnej swojej działalności zajmował się kwestią tych zbrodni wojennych, ściganiem zbrodniarzy niemieckich w ramach tych różnych komisji tworzonych, misji wojskowych i najróżniejszych ciał tworzonych w strefach okupacyjnych Niemiec. I on był po prostu, można mówiąc no, w skrócie, oficerem wywiadu wojskowego, pełniącym od 1948 roku również funkcję stricte dyplomatyczną jako konsul generalny w Düsseldorfie. Zresztą wpadka tej siatki, którą tam nadzorował, spowodowała, że musiał z tego Düsseldorfu się wiosną 1949 roku szybko ewakuować. Natomiast później, zaraz potem wyjechał jako pierwszy sekretarz ambasady
jeszcze wtedy RP na początku, później PRL w Londynie i też tam działał już jako no, tajny współpracownik, w skrócie, bo ta nomenklatura jest bardzo, bardzo tutaj skomplikowana i zróżnicowana, ale jako bardzo taki doświadczony tajny współpracownik, agent wtedy właściwie te słowo należałoby użyć, który rzeczywiście miał duże osiągnięcia z punktu widzenia oczywiście wywiadu wojskowego, zresztą współpracował wtedy też z cywilnym, była taka duża akcja dotycząca chociażby wywozu fizyków angielskich o prokomunistycznych przekonaniach, którzy sobie zamarzyli, że w kraju demokracji ludowej będzie im się żyło dobrze. I taką tajną operację rzeczywiście przeprowadzono. I tam Spasowski był czynnie w to zaangażowany, pisał bardzo dużo informacji wywiadowczych, które były różnie co prawda oceniane, ale też pozytywnie. Tak więc bez wątpienia był bardzo czynnym współpracownikiem i który się przysłużył tej służbie wojskowej. Te związki się rozluźniły w momencie, w którym on w 1953 roku wyjechał do Buenos Aires jako poseł nadzwyczajny. No, też odległość, tam nie było żadnej placówki wywiadowczej tak naprawdę. Tak więc te związki osłabły, a jak pojechał w 1955 roku jako ambasador, to zasada była taka, że oczywiście od zasady zawsze są wyjątki, ale jednakże, że na szczeblu ambasadora współpraca ze służbą, czy wojskową, czy cywilną jest zamrażana, takiej służby się, oprócz kontaktów służbowych oczywiście, no, takich typowo służbowych się nie prowadzi. Natomiast potem, jak Spasowski został odwołany z funkcji ambasadora, to już mówiąc w bardzo dużym skrócie, te związki z wywiadem wojskowym po prostu naturalnie wygasły. Trochę inaczej jest w przypadku Zdzisława Rurarza. I to jest sytuacja, której do dzisiaj nie rozgryzłem tak naprawdę, muszę się przyznać. Bo Zdzisław Rurarz już długo lat po ucieczce, do ostatnich właściwie swoich publikacji czy twórczości, jakiejś publicystycznej czy nawet pisanej po prostu w pamiętnikach takich niewydanych, twierdził, że był kadrowym oficerem wywiadu wojskowego. I ta konsekwencja jest zadziwiająca, bo z dokumentów, i znowu właśnie, no nie możemy absolutyzować ani doświadczenia, prawda, i nawet konsekwentnego, ale jednak relacji no, subiektywnej bohatera, ale z drugiej strony też absolutyzować dokumentacji zachowanej resortowej, zwłaszcza, że nie zachowała się cała, no nie ma śladów w zachowanej dokumentacji, żeby on był oficerem kadrowym zarządu drugiego. Najwyższe stanowisko to był podrezydent w charakterze tajnego współpracownika. Tak to wychodzi z dokumentów. Ja mówię, nie przesądzam stuprocentowo sprawy, natomiast no też jednak po tych już 20 latach, kiedy badam te dokumenty bezpieczniackie, powiedzmy tak ogólnie, i widząc też no z różnych stron te informacje i pewna też natura tych dokumentów, która jest, no jednak sugerowałaby, to jest moje przekonanie jako historyka, które nie musi być absolutne, że jednak był tym tajnym współpracownikiem. Był nim o wiele dłużej niż Spasowski, bo formalnie aż do 1981 roku, kiedy to ta współpraca została zamrożona, bo został ambasadorem. Ostatecznie przyjechał do Japonii w lutym 1981 roku, no ale formalnie ta współpraca nigdy nie została zawieszona. Natomiast mam wrażenie, znaczy to nie jest wrażenie, to wynika po prostu z dokumentów z jednej strony i z wypowiedzi samego bohatera. Tutaj akurat te dwa typy dokumentacji się pokrywają idealnie. No, że on to traktował jako takie zło konieczne, które po prostu ułatwiało karierę, mówiąc już brutalnie i upraszczająco oczywiście. I jak poczytamy sobie te raporty, to było widać, że one były pisane no tak, żeby te służby się powiedzmy odczepiły i za bardzo nie krytykowały, a te krytyki się pojawiają. Ja w życiu nie widziałem tak krytycznych opinii w stosunku do donosów właśnie tworzonych przez agenta kryptonim Wacek, czyli właśnie Zdzisława Rurarza, pisanych gdzieś na marginesach tych donosów, no gdzie mu no, brutalnie używając inwektyw i brzydkich słów po prostu, bez cenzury, no właśnie zarzucano, że tutaj lawiruje, że to jest takie hochsztaplerstwo, że ta informacja ładnie brzmi, a nic z niej nie wynika, no ale na tyle jednak w tą grę grał, znowu wracamy do tej umiejętności gry, również z wywiadem, że no te negatywne nawet opinie dotyczące tych donosów nie przeszkadzały a przynajmniej nie zastopowały, prawda, tej kariery, czy to w handlu zagranicznym, czy w dyplomacji, ale jest to ten bagaż i ten wymiar, który w przypadku tych dwóch postaci jest znaczący i warto też pamiętać o tym aspekcie ich życiorysów bez wątpienia, bo jest to po prostu też ciekawe. No dobrze, to jeszcze jest jedna ostatnia kwestia, bo chciałbym Państwu oddać głos. My poruszamy się cały czas po powierzchni, bo ta książka jest w ogóle ten
Te wszystkie książki są dużo bardziej ciekawe, bardziej zniuansowane, te wszystkie historie. Upraszczamy. W tej chwili upraszczamy. Ale kolejna kwestia, która jest dla mnie bardzo istotna. Tu pan profesor mówi o drugim tomie, który jest o tym, co się działo po. I bym chciał zacząć od pani Ewy, bo co innego być nawet tą... Znaczy, po pierwsze, wyjeżdżać z systemu, gdzie jest się kimś, jakkolwiek ten PRL wtedy już nie był dziadowski, pogrążony w kryzysie, no w takim, przepraszam za wrażenie, wszechobecnym syfie, bo pamiętam tamte czasy już jako dziecko, neurotycznym systemie. Ma się te swoje 5 minut, no bo ważna osoba odchodzi od tego systemu, deklaruje to, pokazuje to światu, a potem trzeba się zakorzenić w nowym życiu, w zupełnie innych warunkach, zupełnie w innych realiach. Jak sobie rodzice, ojciec z tym poradzili? I w ogóle z tym, co mówiono o nich w PRL-u. Tak. No, to było tak, jak zresztą ojciec powiedział, kiedy wchodziliśmy do ambasady amerykańskiej w Tokio, że słuchajcie, skaczymy do basenu, ale nawet nie wiemy, czy jest w nim woda. I istotnie tej wody, jak się potem okazało, to tak bardzo dużo nie było. Amerykanie, no i słusznie z wielu względów wykorzystali, powiedzmy, krok ojca, no bo to im służyło. To w ogóle nie ma tutaj żadnej dyskusji. Teraz, no co potem? I tu jest trochę skomplikowana sprawa, dlatego że powiedzmy wielu uciekinierów z krajów wschodnich, zresztą których wielu z nich ja znałam osobiście, zrobiło jakieś tam kariery w Stanach Zjednoczonych, ale niewątpliwie dlatego, że współpracowali z amerykańskimi służbami, zanim podjęli decyzję ucieczki na zachód. I te ucieczki były często powodowane no, różnymi względami. Natomiast jeżeli chodzi powiedzmy mojego ojca, to istotnie on, tak jak sam o sobie mówił, on wszedł z ulicy. On z nikim przedtem nie współpracował. Okazało się zresztą potem, dowiedzieliśmy się, że Anglicy próbowali na różne sposoby go jakoś podjechać. No, nie chcę powiedzieć zwerbować, ale wysądować i tak dalej. Nic im z tego nie wyszło. Uważali, że był wielkim agentem, a to był zupełny zbieg okoliczności, w którym ja, jak się okazuje, odegrałam jakąś bardzo ważną rolę, nie wiedząc nawet o tym. Ale takie życie potem, no istotnie, trzeba sobie jakoś ułożyć. I tutaj wydaje mi się jest bardzo ważna kwestia po prostu rodziny, funkcjonowania rodziny. Myśmy po prostu nawzajem się wspierali. No były momenty trudne, bo to jest życie w olbrzymim odizolowaniu. Bo powiedzmy, nie jest się normalnym emigrantem, czyli nie ma się... jakiegoś wsparcia ze strony grup emigracyjnych. Czasami wręcz na odwrót, tak jak w naszym przypadku. To różnie bywało, ale to nie było tak, że myśmy mogli się zgłosić do jakiegoś, powiedzmy, ja wiem, no, centrum Polonii, coś takiego i zaraz sobie zbudować jakąś społeczność. Z Amerykanami no też nie, bo no, to też była kwestia, no, trzeba ich poznać, w jaki sposób poznać. Niewątpliwie tak jak u państwa Spasowskich, przynależność do kościoła odegrała olbrzymią rolę, bo to daje jakąś społeczność. W naszym przypadku tak nie było. Czyli to jest duże odizolowanie. I to co mówię, no, to jest po prostu takie no, zaparcie się w sobie, i przeczekanie, aż ta burza jakoś przejdzie. I te burze były jedne po drugich przez jakiś czas. I staranie, próba urządzenia sobie życia w taki najbardziej normalny sposób, który nawet jeżeli był bardzo normalny, to był mimo wszystko nienormalny. Czyli to było takie lawirowanie trochę... No nawet znalezienie pracy czy coś takiego. No. W końcu, jak widać, wszystko wyszło w porządku, ale to nie było łatwe. Panie Mariuszu, bo u Spasowskiego nawet odnajduje taki element, powiedział,
tej książce, w tych jego osobistych wspomnieniach. Profesor też to odnotowuje oczywiście, ale taki element właśnie nawrócenia, o którym mówiliśmy, a nawet przejścia takie pozycje bardzo konserwatywne. No, jeśli pyta pan o ten czas, jak rozumiem, Spasowskiego po ucieczce w Ameryce, to powinniśmy zacząć od tych pierwszych tygodni i miesięcy po ucieczce, kiedy on dla świata Zachodu, dla świata demokratycznego stał się w pewnym sensie bohaterem. Został wygrany propagandowo bardzo przez nich. Przecież pamiętam, ci, którzy pamiętają tamte czasy, pamiętają taki słynny program Poland Be Poland, nagrany pod koniec stycznia 1982 roku, w którym uczestniczyli wszyscy przywódcy światowi i Spasowski również, zrobiony przez amerykańską agencję informacyjną, który poszedł na cały świat i tak dalej, i tak dalej. To przez badaczy, historyków jest postrzegane jako pewna zasługa tych wszystkich okoliczności, która przyczyniła i wydarzenia, które przyczyniły się do tego, że administracja Reagana bardzo przychylnie wtedy na Polskę spojrzała i przecież wiemy, że to były sankcje wprowadzone natychmiast, etc., etc. I mowa jest o tym, że decyzja Spasowskiego przyczyniła się do tego, jak zareagowała administracja amerykańska na wydarzenia w Polsce. W tym samym momencie w Polsce jest on przedstawiany jako niezrównoważony psychicznie degenerat, który jest oskarżony o zdradę, skazany na karę śmierci, pozbawiony dobytku w Polsce i staje się symbolem zła w Polsce. I potem po pół roku to trochę wszystko przycicha. Oczywiście toczy się tutaj akcja służb, które go w Ameryce próbowały odnaleźć, wyścigać, które, jak wieść niesie, ostrzegały jego córkę, żeby ojciec się nie ważył wydawać książki, bo skrzywdzi swoją rodzinę w Polsce, tą dalszą, bo bliskiej już nie było. Kajtek nie żyła, Misia ze swoim mężem, Misia, czyli córka ich, była z nimi w Stanach. I potem Spasowski miał według mnie dosyć nieszczęśliwe w sumie życie w tej Ameryce, ponieważ oni byli tam samotni. Polonia nigdy go nie zaakceptowała. Nawet po ucieczce Polonia amerykańska traktowała Spasowskiego jako symbol władzy, człowieka zaprzedanego władzy komunistycznej i traktowała go jako persona non grata. Owszem, miał kontakty z pewnymi liderami polonijnymi, takimi jak Jan Nowak-Jeziorański, ale to były bardzo wybrane osoby i bardzo sporadyczne kontakty. Generalnie nie. Obracał się w niewielkiej grupie amerykańskich znajomych. Jeśli idzie o status materialny, też było to nic nadzwyczajnego. Oni dostali potem w końcu, po tym jak skończyło się ukrycie, jakieś mieszkanko pod Waszyngtonem, w którym byłem, bo ja zdążyłem jeszcze poznać Wandę Spasowską i z nią wielokrotnie rozmawiać, więc widziałem, że było to bardzo małe mieszkanie w zwykłym bloku, który no, w standardach amerykańskich oznacza nic nadzwyczajnego, a wręcz coś małego. Mieli też kłopoty finansowe. Spasowski dostał sporo pieniędzy, jak na tamte czasy, za książkę, bo kontrakt na książkę opiewał na duże pieniądze i był wypłacany jakoś tak ratami, zdaje się, i pozwolił im przez kilka lat utrzymywać się z tej książki. A potem bardzo niedługo po wydaniu książki w 1986 roku, bo już na przełomie lat 80. i 90. on zachorował na raka i przez kilka lat był chory, był coraz bardziej chory i w końcu w 95. roku zmarł. Więc on się nawet nie zdążył specjalnie tą Ameryką nacieszyć. Tak jak powiedziałem, w tym pierwszym okresie był osobowością, która jeździła, opowiadała o Polsce, dawała wykłady, potem była promocja książki i tak dalej, i tak dalej. Ale to wszystko się stosunkowo szybko skończyło. Panie profesorze.
Tutaj ważny jest ten motyw na pewno, który wpływa na to, jak będziemy interpretować to, co robią obaj dyplomaci już po 1981 roku. No właśnie ta działalność służb, to jest charakterystyczne, o tym też sporo piszę. Służby, tutaj głównie akurat wywiad cywilny, bardzo mocno, wkładając to bardzo dużo sił, starał się za wszelką cenę odkryć konkretne miejsce zamieszkania, konkretny adres, gdzie mieszkał zarówno Zdzisław Rurasz, jak i Romuald Spasowski. No, można zadać sobie pytanie, po co? Po co aż takie wysiłki? Tutaj no, wachlarz odpowiedzi jest szeroki. Jak popatrzymy już, co prawda, później, co się stało z synami Ryszarda Kuklińskiego, no to możemy te pytania mnożyć. Natomiast akurat tutaj, no, tam też próbuję parę takich operacji otworzyć, to one często przypominają trochę bardziej plany z gangu Olsena niż z jakichś zabójczych służb, co prawda, ale jednak takie działania podejmowano i rzeczywiście przez wiele lat, od 82, właściwie po 89, te lokalizacje starano się z uporem maniaka odkrywać. I właśnie druga rzecz, która tutaj płynnie wyszła też z wypowiedzi pana ambasadora, to jest kwestia tego, co się dzieje w 1989 roku. Oczywiście Romuald Spasowski, no, już tą trzecią RP też się dużo tutaj nie doświadczył, bo umiera stosunkowo szybko. Zdzisław Rurasz żył jednak te 12 lat dłużej, ale co mi uderzyło, to jest w sumie podobne w obu tych przypadkach, bardzo pesymistyczne spojrzenie na tą nową polską rzeczywistość po 1989 roku. Wręcz mam wrażenie, że obaj by się, co tak akurat Rurasz to pisał, PRL bis trochę, ale to Spasowski chyba też tutaj mógłby się w to wpasować. Dla nich to nie było tak naprawdę przejście z komunizmu. Zwłaszcza Rurasz pokazywał na te macki sowieckie, które nadal trwają. Bardzo mocno ostrzegał przed imperializmem sowieckim, który zmienił się co prawda w rosyjski, ale to było tylko podczwarzenie się. No, 2022 rok zwłaszcza pokazał, że akurat tutaj te prognozy okazały się niestety prawdziwe. W każdym razie obaj też traktowali tą rzeczywistość po 89 roku mocno krytycznie. Różnice są w akcentach oczywiście, bo po stronie Rurasza to była taka bardziej właśnie analiza politologiczna, która była pesymistyczna. W przypadku Spasowskiego zaś to była taka analiza, bym powiedział, bardziej etyczna, moralna. On twierdził, że świat odwrócił się od wiary, że tutaj właśnie wszyscy dali się jakimś demonom współczesności, nowoczesności uwieść, ale obaj traktowali, może z troszeczkę innych stron wychodząc, ale traktowali tą trzecią RP i ogólnie rzeczywistość po zimnej wojnie negatywnie, krytycznie, może tak, krytycznie, pesymistycznie i mam wrażenie, że obaj czuli się też trochę zapomniani, może to jest błędne sformułowanie, skojarzenie, ale takie mam po prostu wrażenie, może w relacji konkretnej rodzinnej tak to pani wcale nie odbierała, ale ja też patrząc na to, co pisał, czy to Zdzisław Rurasz, czy Romuald Spasowski, akurat mniej, ale jednak w listach korespondencji, gdzieś czuli się chyba, nie wiem, niedocenieni, może to złe określenie, gdzieś zepchnięci na drugi tor, chociaż przecież akurat Zdzisław Rurasz bardzo mocno się wyżywał w publicystyce. On pisał wręcz nałogowo. Spasowski też zresztą myślał o publikacjach kolejnych książek, tylko mu na to zdrowie nie pozwalało. Ale bym po prostu też zwrócił Państwa uwagę na ten trzeci etap, znaczy przed ucieczką, po ucieczce, ale też po 89 roku, który jest takim gorzkim, mam wrażenie, też nie mówię oczywiście o kwestii rodzinnych, ale takim z punktu widzenia publicznego, jakby zainteresowania tymi postaciami, takiej publicznej działalności, etapem w tych życiorysach. Proszę Państwa, macie jeszcze okazję przez 32 minuty kupić książkę w księgarni, która jest tuż za mną, wychodząc od Marszałkowskiej, pierwsza w prawo, książkę pana profesora Patryka Pleskota, Rurasz Spasowski, żywoty wokół ucieczki ambasadorów PRL, żywoty równoległe. Jak dobierzecie Państwo trzecią książkę, 50 zł. Książka jest też dostępna przez stronę internetową ipn.gov.pl. Dowolny rekord, jeśli wbijemy, czy imię, nazwiska autora, czy tytuł, książka na pewno w wyszukiwarce się pojawi. Bardzo dziękuję Państwu i Państwu, że byliście z nami.